Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że w Twoim imieniu Jezus mamy zrozumienie tego słowa. Dziękujemy, że wiemy, że Twoje słowo, ono wpływa na nas, wypełnia nas, że nas zmienia. Nasze umysły są poddane Duchu Świętemu i wydamy stukrotny plątek, Ojcze. Amen. Ciągniemy dalej temat wiary. Siedziało na jej kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona weszła na górę i położyła je na łóżku męża Bożego,
a zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swego męża i rzekła: przyślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, pospieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego, przecież ani to nów, ani szabat. Lecz ona na to: daj spokój. Osiadawszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj, nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. Z dala ją zobaczył, rzekł do Gehaziego, swojego sługi: otóż owa szumanitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej, czy jesteś zdrowa, czy zdrów twój mąż, czy zdrowe twoje dzieci. A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. A gdy przyszła do męża Bożego na górę i objęła go za nogi, Gehazi przystąpił, chcąc ją odsunąć, lecz mąż Boży rzekł: zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi. Wtedy ona rzekła: czy ja prosiłam mojego pana o syna? Czy nie powiedziałam, raczej nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehaziego: przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo napotkasz, nie pozdrawiaj go, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu i połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła: jako żyje pan i jako żyjesz ty, że nie odstąpię od ciebie. Wstał więc i poszedł za nią. Gehazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na twarzy chłopca, lecz ten nie odezwał się ani nie dał znaku życia. Zawrócił więc naprzeciw niego i oznajmił mu: chłopiec się nie obudził. A gdy Elizeusz rzekł, wszedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam, zamknął drzwi przed nimi obojgiem i zaczął się modlić do Pana. Potem wszedł na łóżko i położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu i swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem, następnie wszedł znów na łóżko i przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehaziego i rzekł do niego: zawołaj tę szumanitkę. Gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł: zabierz swego syna. Gdy weszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi, potem zabrała syna i wyszła. Historia którą sobie zaraz opowiemy. Ale zanim sobie ją opowiemy, chcę, żebyśmy przeczytali kilka wersetów. Drugi list do Koryntian, 4:13 najpierw. Chciałbym, żebyście sobie zapisywali, żebyście o nich też pamiętali później. Drugi Koryntian, 4:13. Napisane jest tak. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, dlatego też mówimy. Czytamy dalej. List do Rzymian 10:10. List do Rzymian 10:10. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czytamy pierwszy list Piotra 3:10. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwe. I Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Człowiek zrodzony, stworzony przez Boga na podobieństwo Boga, mówi i przez to jego mówienie kreuje rzeczywistość wokół siebie. Tak jest skonstruowany człowiek.
To jest zasada funkcjonowania wiary w duchowej rzeczywistości. Wiara musi być wypowiadana, aby mogła działać w pełni. Ktoś powie, no to jest ruch wiary, tak, to jest ruch wiary. Bo ten ruch wiary był od zawsze, od kiedy pamiętam, czytając Pismo Święte, ten ruch wiary przejawia się przez cały czas. Historia Szumanice o kobiecie, która otrzymuje od Boga dziecko. Dziecko umiera. Ona nie posiada żadnych naturalnych form wsparcia. Żadnych. Żadnych. Ma religijnego męża. Ma męża, który w ogóle nie jest dla niej wsparciem. Który w ogóle nie rozumie, o co chodzi. Jej mąż uważa, że do proroka idzie się wtedy, kiedy jest nów albo szabat. Dla niego to jest w ogóle... Po co idzie do proroka? On w ogóle nic nie wie. Nic. Jej postawa to postawa człowieka wiary. Człowieka wiary, który nie opiera się na tym, co wokół niego się dzieje. Nie szuka też wsparcia w nikim. Rozumiecie? Tak działa wiara. Wiara nie opiera się na tym, co się wokół nie dzieje. Wiara nie szuka nigdy wsparcia. Po co? Ona sama w sobie jest potężną siłą. Ona sama w sobie jest mocą stwórczą. Sama w sobie. Sama w sobie. Rozumiecie? To jest coś, co sięga dalej i głębiej niż naturalny ogląd sytuacji. Naturalny ogląd sytuacji jest taki, że dziecko nie żyje. Dziecko umarło. Naturalny ogląd sytuacji jest taki, że mąż jest religijną postacią, która w ogóle nie ma o niczym pojęcia. W ogóle co ona robi? Ona chowa to dziecko. Wiecie, co robi wiara? Wiara chowa problem. Wiara w ogóle nie wychodzi z problemem w miejsce, które nie może tego problemu rozwiązać. Wiara nie krzyczy o problemie wokół siebie. Ona chowa problem. Ta kobieta bierze dziecko, zanosi je do pokoju proroka, kładzie go na łóżku proroka, zamyka drzwi i nikomu nic nie mówi. Dlaczego? Bo ona wie, że nikt nie może jej pomóc. Wiara nie bierze problemu, nie wyrzuca go do przodu i nie opowiada wszystkim dookoła, jak jest ciężko, trudno. Co robi wiara? Wiara bierze problem, składa go w miejscu, które jest miejscem odpoczynku, bez ruchu, a następnie idzie po rozwiązanie. Wiara przed przodu. Kiedy ta kobieta dochodzi do Karmelu, do miejsca, gdzie mieszka prorok Elizeusz, kiedy prorok ją widzi i wysyła swojego sługę, Gehaziego, i każe się zapytać, jak się masz? Co odpowiada kobieta? Dobrze się mam. Dobrze się ma mój mąż. Dobrze się ma moje dziecko. Wszyscy zdrowi jesteśmy. Prawda jest taka. Teraz pokazujemy prawdę od strony człowieka. Dziecko nie żyje. Religijny mąż nie jest dla niej wsparciem. A ona właśnie przechodzi tragedię w postaci tego, że jest matką, której umarło dziecko. Taka jest sytuacja jej. Dziecko nie żyje. Ona ma tragedię. Nie może na nikogo liczyć, tak? Ale na pytanie Gehaziego, jak się masz, co odpowiada? Jest cudownie. Wszyscy zdrowi jesteśmy. Dlaczego? Bo ona w to wierzy. Ona nie mówi prorokowi, który jest symbolem Boga, to, co widzi, tylko ona mówi to, w co wierzy. Człowiek wiary to nie jest człowiek, który przychodzi do Boga i wyrzuca przed Bogiem swoje problemy. Człowiek wiary to jest człowiek, który przychodzi do Boga
i mówi: Ojcze, ja wiem, że to, co się dzieje w moim życiu, już zostało załatwione na krzyżu Golgoty. Ojcze, ja wiem. Ojcze, dziękuję Ci za załatwienie tych spraw. Człowiek wiary nie rozpowiada o swoich problemach wszystkim dookoła. Człowiek wiary mówi tak, jak wierzy. Nie tak, jak widzi, nie tak, jak odczuwa. Jaki mamy skutek? Skutek jest taki, że przychodzi prorok, tak? Załatwia sprawę i dziecko zostaje wskrzeszone z martwych. Dlaczego dziecko zostało wskrzeszone z martwych? Bo jego matka wierzyła i mówiła tak, jak wierzyła. Matka się nie rozpłakała i nie powiedziała, jak mi jest źle, nie mam wsparcia w moim mężu. Ona nawet swojemu mężowi nie powiedziała, że dziecko umarło. Nic nie powiedziała. Ona go dobrze znała. Wiedziała, że to teoretyk. Po co miała mu coś mówić? Żeby zaczął siać niewiarę? Człowiek wiary wielokrotnie nikomu nic nie mówi. Tylko po to, żeby nie była niewiara uwalniana. Człowiek wiary milczy i wierzy. Wyznaje to, co wiara mówi o tym temacie. Człowiek wiary nie chodzi i się nie pyta. Człowiek wiary mówi tak, jak wierzy. Tak, jak wierzy. Tak, jak wierzy. Kiedy ja przyjąłem uzdrowienie z nowotworu, który miałem na twarzy, i wszedłem z modlitwy i powiedziałem do mojej żony: ja nie idę do szpitala, bo ja jestem zdrowy. A ona mówi: jesteś chory psychicznie. Nie tylko masz nowotwór na twarzy, wielkości mandarynki, ale masz zajechaną głowę. Ona jeszcze wtedy nie znała Jezusa, ona jeszcze nie rozumiała. Ja mówię: Agata, do szpitala chodzą ludzie chorzy. Ona mówi: ty jesteś chory. Ja mówię: nie, ja jestem zdrowy. Ona mówi: do mnie masz guz na twarzy. Ja mówię: nie mam guza na twarzy. Ona mówi: jesteś nienormalny, w dodatku bełkoczesz też w innych językach. W ogóle nawet ona nie powiedziała w innych językach, tylko powiedziała: wydajesz jakieś nieartykułowane dźwięki. Bo ona mnie podsłuchiwała przez ścianę w toalecie. Co ja tam robię? Szklankę przykładała. Ja zostałem dopiero świeżo ochrzczony w Duchu Świętym. Ona mówi: jesteś nienormalny. Ona codziennie do mnie mówiła, po kilka razy dziennie: masz nowotwór. Ja mówię: nie mam nowotworu. Ona mówi: a to co to jest? Tu mnie dotykała w ten nowotwór. Ja mówię: buzia. Tak się nazywa ten element człowieka. Buzia. Rozumiesz, o co chodzi? Wiara mówi. Słowo Boże mówi: uwierzyłem, przeto powiedziałem. Święty Paweł uczy: uwierzyłem, przeto powiedziałem. W liście do Rzymian jest napisane jasno, że zbawienie manifestuje się przez wypowiadanie. Święty Piotr uczy nas tego, że jeżeli chcecie mieć dobrze w życiu, to dobrze mówcie. Moje dzieci od małego mają informacje takie podawane przeze mnie: chcesz mieć pięknie? Mów pięknie. Chcesz mieć brzydko? Mów brzydko. Chcesz mieć dobrze, mów dobrze. Chcesz mieć źle, mów źle. Jak chcesz mieć? Jak chcesz mieć? Ja wypowiadam wiarę. I uczę ludzi wypowiadać wiarę. Ludzie muszą się nauczyć, że wiara ma być wypowiadana. Dlaczego wiara musi być wypowiadana? Bo wszystko się składa z systemu energetycznego. Niedawno zrobiono doświadczenie. W jednym pomieszczeniu postawili naukowcy słoik z ryżem, a obok niego drugi słoik z ryżem. Codziennie, przez tydzień czasu, nad jednym słoikiem z ryżem uwalniane były przekleństwa wobec tego ryżu. Mówiono do niego: jesteś kompletne zero, zdechniesz, zgnijesz, jesteś dno. Nad drugim wypowiadano błogosławieństwo, zaznaczam, że ludzie niewierzący: jesteś wspaniały, cudowny,
Jesteś niesamowity, wszystko Ci służy. Po tygodniu czasu ten pierwszy zgnił, ten drugi nie był dotknięty jednym w ogóle, jedną formą pleśni nawet. Dlaczego tak jest? Czemu takie rzeczy się dzieją? Jak to działa? Widzicie, jak to działa? To jest prawo przyciągania. To proste jak konstrukcja cepa. Kiedy wypowiada się odpowiednią formułę, to wprowadza się cząsteczki w określony ruch. Rozumiecie? O tym wiedzieli już ludzie w Starym Przymierzu. Oni nie umieli tego tak pięknie nazwać, jak my dzisiaj. Rozumiesz? Jak mówisz życie, tak? To uruchamia się formuła życia. Jak mówisz śmierć, to uruchamia się formuła śmierci. Ktoś powie, o, to tak w ogóle, to tak. No to tak, to rób jak chcesz. Ja mam 47 lat. I ja sobie wypowiedziałem w wierze siebie. Jestem wypowiedziany. Jestem dzisiaj sumą wypowiedzianych słów. Wszystko, co masz w życiu, jest sumą wypowiedzianych słów, które wypowiedziałeś do tej pory. Każda twoja porażka i każdy twój sukces. I nie ma znaczenia, czy byłeś świadomy tego, czy nie byłeś świadomy. Bo ustami mówi się ku zbawieniu. Mówiąc wiarę. I tymi samymi ustami, tak? Można wypowiedzieć rzeczy, które przynoszą porażkę. Kiedy w twoim sercu powstaje przestrzeń wiary, to następnym krokiem jest to, aby zacząć tą wiarę wypowiadać. I ty musisz nabrać kultury wypowiadania wiary. I to nie jest wtedy, kiedy ty przyjdziesz na spotkanie, do społeczności, gdziekolwiek, czy tam sobie jesteś w jakimś tam miejscu fajnym. Ty masz nauczyć się wypowiadać wiarę non-stop. Moje usta mają wypowiadać to, w co wierzy moje serce. Jeżeli moje serce wierzy w Słowo Boga, którym jest Jezus Chrystus, tak? To moje usta będą to wypowiadać. Diabeł będzie przychodził i będzie mówił, nie uda ci się. A wtedy człowiek wiary będzie wypowiadał prawdę, będzie mówił, nie tylko mi się uda, ale odniosę większy sukces, niż sobie wyobrażasz za kotylbie. Odniosę większy sukces. Większy sukces. Bo będę mówił w wierze. Ile masz mówić w wierze? Zawsze masz mówić w wierze. Masz wiarę wypowiadać. W każdych okolicznościach i w każdej sytuacji. Nie może to stać się religią w twoim życiu. To musi być twoja kultura. Kultura wypowiadania wiary. Nie ma czegoś takiego, że ty przyjąłeś uzdrowienie, ktoś i mówisz, jestem zdrowy w imieniu Jezusa. Zadzwoni ciocia Klocia i zapytać, Dzisiu, jak się czujesz? A ty powiesz, no, tak różnie. No to będziesz się czuł tak różnie. Co ty uważasz, że ty możesz wypowiadać wiarę, ale kiedy zadzwoni ciocia Klocia, to ty do cioci powiesz nie wiarę, bo ty będziesz szczery z ciocią. A kto to jest ciocia? Jeżeli nie jest nawrócona, to jest sługa diabła. I właśnie cię prowokuje. Rozumiesz? A jak jest nawrócona, tak? To jest bardzo silnie zaburzona i też służy diabłu. Bo nie wie, tak? O co cię pyta. Bo jak jej powiedziałeś raz, że przyjesz uzdrowienie, to po cholerę się cię pyta, jak się czujesz. Mi się jeszcze nie zdarzyło, jak się modliłem o czyjeś uzdrowienie, żebym go potem zapytał, jak się czuję. A wiecie dlaczego? Bo ja wierzę, że on się czuje tak, jak ja się modliłem o niego. Ja nie będę wprowadzał człowieka w konsternację. Jak się czujesz? Wczoraj się modliłem o jego uzdrowienie, ja się go będę pytał, jak się czuję. Ktoś powie, wiesz, ale to jest, to jest współczucie. Ja mówię, ja rozumiem, czym jest współczucie. Ja rozumiem, czym jest wielkoduszność. Ja rozumiem, czym jest empatia. To wszystko rozumiem. Tylko ty też musisz zrozumieć, na czym polega specyfika wiary. Jak to działa? Smith Wigglesworth, zwany apostołem wiary, miał jakiś przypadek, że wyszedł do niego do modlitwy człowiek, który nie miał krtani. To się działo w latach 40., czy tam nawet 30. Medycyna nie była w tym miejscu, w którym jest dzisiaj. Człowiek miał włożoną metalową rurkę tutaj. Wtedy nie umiano robić niczego więcej.
On musiał przyjmować płynny pokarm przez ten czas, ale był odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. Wyszedł w wierze do modlitwy. Smith mówi do niego tak. Wierzysz? Wierzę. Położył na niego ręce. Mówi, jesteś uzdrowiony. Idź do domu i zjedz dobrego steka i kartofle. Młody chłopak wrócił do domu. Powiedział do matki, mamo, byłem u kaznodziei, zrób mi stek i kartofle. Matka się rozpłakała. Też wierząca kobieta. Nie możesz jeść. Mamo, kaznodzieja powiedział, że nie jadę. Że jestem zdrowy. Rurka cały czas jest. Człowiek, wiesz jak mówi człowiek z rurką? Rzęzi. Rozumiesz? Rzęzi, więc on rzęzi do matki, że jest zdrowy. On rzęzi do niej. Ona płacze. A on mówi, ugotuj mi kartofli i stek. I ona mu robi stek i ziemniaki. I mu podaje. On zaczyna brać ziemniaki. Wkłada do ust i mu to wypada z ust. Bo on nie może tego pomknąć. Rozumiesz? Nie interesuje go to. Wkłada następną łyżkę. Wypada. Wkłada następną. Wypada mniej. Wkłada następną, nic nie wypada. Dorosła mu krtań. Podczas obiadu. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, wiara. Stara jak ziemia. Stara jak ziemia. To są udokumentowane fakty, zapisy dziennikarskie, bo na jego spotkaniach dziennikarze byli. Przynieśli mu dziecko. Matka weszła na scenę w Szwecji pod koniec lat 30. z dzieckiem, które nie miało rąk i nóg, bo nie urosły mu. Płód bez rąk i bez nóg. Po tym incydencie dostał zakaz wjazdu do Szwecji. I oskarżono go o uprawianie sztuki medycznej bez zezwolenia, bo Szwecja nie mogła sobie z nim poradzić. Rozumiecie? Weszło do niego i mówi tak, jeżeli coś możesz, pomóż mojemu dziecku. Ona miała wiarę. On wziął ten korpus do ręki, zawinięty w ogóle w pieluszki i powiedział, zgadnijcie co, jeśli coś możesz. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Po czym kopnął dziecko w tłum. Dziecko spadło i miało ręce i nogi. Aresztowali go tego dnia. To są zapisy dziennikarskie, to są zapisy sądowe. Wiecie, to w ogóle Smith był wariatem wiary. On mówił tak, jak wierzył. On został kiedyś zaproszony do domu i kobieta zrobiła obiad i mówi tak. Przyszła i mówi, tak mi jakoś ten placek nie wyszedł, ale mam nadzieję, że będzie wam smakował. Jest zaproszony przez nią i przez jej męża do domu. Uderzył ręką w stół. Mówi, jak śmiesz przeklinać to, co sama zrobiłaś swoimi rękami dla świętych ludzi. Jak śmiesz! Czemu przeklinasz to, co podajesz mi do jedzenia? Czemu przeklinasz pracę swoich rąk? Pan dał ci mądrość i siłę. Umiejętność wszelkiego rodzaju. Taki był Smith. Prosty hydraulik. Mówi, pokutuj. Mówi do niej. Jeśli mówi, coś robisz, to potem tak mów. Z tą samą pasją. Wyznawaj swoją wiarę. On tego uczy w praktyce. On uczy w praktyce. Kiedyś wprowadziły na jednym ze spotkań uzdrowieńczych dwie kobiety przyprowadziły swoją koleżankę z puchliną wodną. Miała duży brzuch pełen wody. Siedziała z przodu. On zawsze to robił na spotkaniach uzdrowieńczych. Brał kogoś, kto był najbardziej chory w zasięgu jego oczu. Mówi, wprowadźcie ją. Oni ją podnieśli. Ona ledwo stała na nogach. On jej powiedział, jesteś zdrowa w imieniu Jezusa.
Stali dalej. Smith popatrzył i uderzył ją z całej siły pięścią w ten brzuch. Kobieta padła na ziemię. Cisza zapanowała na sali. Z przodu gość siedzi i się patrzy na niego. Mówi do niego: ty bestio! A Smith mówi: zamknij się. Znasz swój fach? Ja znam swój. Podnieście ją. Podnieśli ją. On mówi do niej: jesteś uzdrowiona w imieniu Jezusa. Ona stoi dalej i ma puchlinę wodną. Drugi raz jej przyrżnął. Siadła. Po trzecim uderzeniu brzuch się zaczął robić płaski. Taki był Smith. Do dzisiaj ludzie jeżdżą i kładą się na jego grobie, wierząc, że przyjmują namaszczenie z kości. Wstają i idą uzdrawiać chorych. Rozumiecie, o co chodzi? Facet wierzył i mówi. Prosty hydraulik. Prosty jak drut. Prosty jak... Rozumiecie, o co tu chodzi? Swoją służbę zaczął w wieku 62 lat. Bo wcześniej był niedowiarkiem. 62 lata, jak zaczął służbę. 62 lata. I rozpoczął ruch wiary. Wierzył i mówił. W ogóle nie było z nim dyskusji żadnej. On nie dyskutował. Był szorstki. Był nieprzyjemny w różnych sytuacjach. Rozumiecie? Ale wierzył. Wypowiadał te słowa. Nie poddawał tego w żadną wątpliwość. Uwierzyłem, przed to powiedziałem. On wierzył. I mówił. Spojrzymy na list Jakuba. List Jakuba, 3 rozdział. Od 1 do 12. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymacie surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Teraz posłuchajcie. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym. Który i całe ciało może utrzymać na mocy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownym wichrem pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, dokąd chce wola sternika. Tak samo, tak samo, tak samo. I język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Hala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalonym przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów, stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki, natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo wina latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Jakub omawia tutaj pewne zjawisko, które było problemem tamtego czasu. Ale nie o tym zjawisku chcę mówić. Nie chcę mówić o zjawisku, które było związane z odpowiednią formą wypowiedzi do siebie nawzajem. Chcę pokazać duchową zasadę tutaj objawioną. Język jest końcówką mocy. Język. On tutaj mówi bardzo ważną rzecz, że język jest tym, co może nasze życie doprowadzić do sukcesu lub porażki. Do sukcesu lub porażki. Za pomocą języka możemy stwarzać zarówno zło, jak i dobro. Za pomocą języka możemy uruchamiać mechanizmy życia lub mechanizmy śmierci.
za pomocą języka. Za pomocą języka możemy leczyć i ranić. Za pomocą języka możemy niszczyć i budować. Za pomocą języka. On tutaj mówi bardzo ważną rzecz. Jeżeli chcesz być mężem doskonałym, ogarnij język. Ogarnij go. Bo będziesz nim kierował jak sterem. Jak sterem. Kiedyś sobie zwichnąłem nogi w kolanie. Niepotrzebnie zupełnie. Postąpiłem głupio. Woda w kolanie mi się zrobiła. Pracowałem wtedy na wózku widłowym w takiej firmie. Jeździłem wózkiem widłowym. Starym. W moim wieku, rocznik 72. Bardzo stary wózek. Mam wodę w kolanie. Siedzę w domu. Kolano mam wielkie. Moja żona już była nawrócona, mama też. Siedzą naprzeciwko mnie i mówią: masz wodę w kolanie. Ja mówię: to nie jest jeszcze do końca taka sprawa pewna. Mówię: będę się modlił. Pomodliłem się. Kolano mam jakie mam. Czuję się tylko gorzej. Zaczyna mieć temperaturę. Otrzymuję kolejną dozę informacji. Masz wodę w kolanie. Nie mam. Idź do lekarza. Do lekarza chodzą ludzie chorzy. Masz wodę w kolanie. Nie mam. Mam zdrowe kolano. Idę do pracy. Do pracy miałem 2 km, jeździłem tam na rowerze, jeszcze nie miałem samochodu. Nie mogę jechać na rowerze, mam sztywną nogę. Tak więc. Każde uruchomienie tak nogi boli mnie potwornie. Wyszedłem chyba ze 40 minut wcześniej do tej pracy. Idę do tej pracy na piechotę. Jest lato. Jestem w krótkich spodenkach. Wchodzę na teren firmy, idę się przebrać. Przebrałem się. Założyłem sobie te robocze moje rzeczy. Siadam na ten wózek. Dyrektorka wychodzi. A ja już im wszystkim Ewangelię głosiłem, już mnie tam w ogóle fajnie w tej pracy. Ona mówi: co ci jest, Artur? Ja mówię: ale co, szefowo? Jak ty, bo jak masz kolana? Ja mówię: normalne mam kolana. Na ten Bułgar wchodzę. Ten Bułgar taki duży. Stary. Rozumiesz? Trzymam się i przy niej wchodzę na ten wózek. Ona mówi: co ci jest? Ja mówię: ale mi nic nie jest. Ona mówi: człowieku, masz wodę w kolanie. Ja mówię: szefowo, nie ma. Ja nie poszedłem na jeden dzień na zwolnienie. Ja mówiłem do kolana swojego. Ja mówiłem: jesteś zdrowy. Jesteś silny. Cokolwiek się stało, musi zniknąć. Bo w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Jezu, to ty se zwichnąłeś nogę. To, co ja oglądam swoimi oczyma, to nie jest prawda. Zaczęła się wchłaniać. Dzień po dniu. Dzień po dniu. Każdego dnia ruszałem coraz bardziej nogą. Rozumiecie? Mówiłem sobie do nogi. Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną zasadę. W języku twoim jest moc. On tutaj powiedział, że można sterować swoim ciałem. Swoim ciałem. Niedawno było świadectwo w internecie młodego chłopaka wierzącego, który się rozchorował na raka. Dostał raka. Poszedł do lekarza. Nie wiedział, co z nim jest. Lekarz go zbadał, poszedł na badania. Lekarz po wszystkich badaniach mówi: no pan ma nowotwór. 3 miesiące życia. 3 miesiące, więcej nie. On mówi: absolutnie, to jest nieprawda, mówi: panie doktorze. Jestem zdrowy. Każdego dnia ogłaszał, że jest zdrowy. Każdego dnia mówił do swojego ciała. Każdego dnia przeklinał ten nowotwór. Wstawał sobie wieczorem, grał na gitarze, śpiewał, uwielbiał Boga. Opowiadał o tym, w jaki sposób cierpiał. Jakie bóle go przeszywały. Po
prostu. Nie? Przychodził tragedię, ale mówił to, o czym mówiło Słowo Boże. Nowotwór zniknął. Dlaczego? Bo za pomocą swojego języka można sterować całym ciałem. Sterować jak statkiem, jak koniem, któremu wkłada się wędzidło w pysk. Można sterować każdą sferą swojego życia. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy naszą służbę, było nas kilka osób na grupie domowej. Kazałem ludziom wyjąć swoje portfele i powiedziałem, od dzisiaj się nauczycie mówić do portfeli. Najpierw zaczniecie od mówienia do portfeli. Potem każecie mówić, potem nauczę was, będziecie się uczyć mówienia do swoich kont. Będziecie mówić. Mówię, tym wypełnicie wasze portfele. Tym wypełnicie wasze konta. Rozumiesz? Że siedzi kilka osób i mówi do swoich portfeli. I mówi, zawsze będziecie pełne dużych pieniędzy. A potem mówią do swoich kont. Wiara musi być wypowiadana. Za pomocą języka sterujemy swoim życiem. Za pomocą języka sterujemy środowiskiem, w którym żyjemy. Za pomocą języka. To jest to. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba nabrać takiej kultury. Trzeba się nauczyć mówić do rzeczywistości. Trzeba się tego nauczyć. Ewangelia Mateusza 8:7-10. 8:7-10. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi i słudze swemu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli z nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Pierwszy człowiek wiary pojawiający się w Nowym Testamencie. Dowódca rzymskiego oddziału, który załapał zasadę duchową. Mówi, Panie, nie musisz do mnie iść. Jestem poganinem. Nie mam fajnego domu. Nie znam się na świętych księgach. Ale powiedz tylko słowo, ponieważ rozumiem zasady duchowe. Wszystko funkcjonuje w systemie hierarchii. Panie, nakaż, a śmierć odejdzie. Tyś życiem jest. Kiedy życie przemówi do śmierci, śmierć się musi wycofać, bo jest podległa życiu. On mówi, rozumiem, Panie, jestem dowódcą. Ja jestem dowódcą małej grupy rzymskich żołnierzy. Tyś dowódcą wszechświata. Powiedz słowo. Powiedz, wielki generale, słowo wiary. Powiedz słowo wiary. Znacie historię dalej. Wrócił do domu. Sługa był zdrowy. Żywy. Dobrze się czujący. Taka to jest nasza historia. Jezus mówi, nigdy nie spotkałem tego jeszcze. Rozumiecie? To jest szczyt wiary. Wiecie, jaki jest szczyt wiary? Wypowiadanie wiary. Zrozumienie duchowej rzeczywistości związanej z hierarchią duchową. Że większy nakazuje mniejszemu, a mniejszy muszę czynić. Siedzisz z Bogiem na tronie. Wszystko jest poniżej twoich stóp. Wszystko jest mniejsze niż ty. Rozumiesz? Jesteś w Chrystusie. Wszystko jest mniejsze niż ty. Mniejszy niż ty jest diabeł. Mniejszy niż ty są demony. Mniejszy niż ty są zwierzęta. Mniejszy niż ty są rośliny. Wszystko jest mniejsze niż ty. Wszystko jest mniejsze. Bo ty z Chrystusem siedzisz na tronie. Jesteś władcą w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Kiedy ty wypowiadasz słowo wiary,
oparte na tym, co prezentował Jezus, mówił Jezus, robił Jezus, czy robi Jezus, tak? To ty uruchamiasz moc za pomocą swoich słów. Twoje słowa są jak kluczyk odpalający potężną maszynę cudów. Rozumiesz? Ty wydajesz rozkaz. Twoje słowa to nie są słowa jakiegoś marnego człowieczka. Twoje słowa to słowa Boga. To słowa Boga. Kiedy ty wypowiadasz wiarę, to wypowiadasz słowo Boga, które ma moc twórczą. O to, co robisz. O to, w jaki sposób działasz. Na twoje słowo musi wszystko zadziałać tak, jak będziesz mówił. Wierzę, mówię. Wierzę, mówię. Tak działa. Najpierw wierzę, potem mówię. Trzy zbieżne fragmenty, nawet wersety. Ewangelia Mateusza 17:20. Pierwszy. Ewangelia Mateusza 17:20. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Druga powtórka, Ewangelia Marka 11:23. Ewangelia Marka 11:23-24. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i wrzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie. I oryginał tutaj brzmi tak, że otrzymaliście, a spełni się. Kiedy wypowiadamy to, w co wierzymy, tak, w formie spełnionej, to to musi zadziałać. Jak się modlisz o zegarek, rozumiesz, to sprawdzaj, która godzina i mów. Tak to działa. Mam zegarek. To jest wyznanie wiary. Ktoś zapyta ciebie, kiedy będziesz miał zegarek, a ty powiesz, mam zegarek. Mam rower, mam samochód, mam żonę, mam męża, mam przyjaciół, mam kościół. Tylko wierzcie, że otrzymaliście i wyznajcie to, a spełni się wam. To powie, co to jest? Czary? Ja mówię, czary przy tym to jest pędak. Czary to nawet nie leżały przy tym. Czary są cienkie jak żyletka Paul Silver z lat 80. Przy tym. Kto wie, że ma, to będzie dodane. Rozumiecie, co to jest? To jest kreowanie rzeczywistości. I ja tego nie napisałem, żeby mi nikt nie zarzucił. To są słowa Jezusa. On tutaj mówi, tylko wierzcie, że otrzymaliście. Wyznawajcie to, że posiadacie, a będziecie to mieć. To Jego słowo. Rozumiecie? Jak ktoś kiedyś do was powie, że jesteście ludźmi ruchu wiary, to powiecie tak jak Jezus. I to nie było tak, że to Jezus słuchał Hejgena. Odwrotnie. Hejgen Jezusa. W drugą stronę szło. To nie Hejgen wymyślił ruch wiary. Rozumiesz? To tak jak kiedyś Derek Prince mówi, tam był zapytał taki urzędnik w Stanach. Mówi, aha, bo pan jest tego wyznania, tak charyzmatykiem pan jest.
A, to ja wiem, skąd to przyszło. To się zaczęło tam w jakimś tam stanie, mówi, w XIX wieku. A Derek Prince mówi, nie, to się nie zaczęło w żadnym stanie w XIX wieku. To się zaczęło 2000 lat temu w Jerozolimie. To od tamtej pory trwa ten ruch. Ten ruch się nie zaczął teraz. To tam się już zaczął. Tam, 2000 lat temu w Jerozolimie. Po raz pierwszy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. A nie w XIX wieku w jakimś tam stanie amerykańskim. Nie. Jak mówimy? Ewangelia Mateusza 12:34-35. Przede wszystkim my ogłaszamy stan naszego serca, więc ty musisz być pełen wiary w swoim sercu, czyli ty wierzysz w swoim sercu, musisz o tym pamiętać. Wierzysz w swoim sercu. Ty nie robisz sobie zabawy. 34:35? Tak. Ewangelia Mateusza 12:34-35 opisuje to, że ty masz wierzyć w swoim sercu. Kiedy ty wierzysz w swoim sercu, masz wypowiadać to, w co wierzysz. To proste, ludzie. Uwierz i wypowiedz. To na dzień dobry. Tak, jak masz w serce. Tak, jak masz w serce. Ja w sercu swoim wierzę w określone prawdy Boże, następnie je wypowiadam. W Ewangelii Mateusza dalej, w 12 rozdziale, 36 wersecie jest zwrócona uwaga, aby nie wypowiadać słów nieużytecznych. A więc co robimy? Nie wypowiadamy nieużytecznych słów. Po co nam nieużyteczne słowa? Nieużyteczne słowa to słowa, których nie można użyć. Trenujcie się w tym. Jak nie ma co gadać, ok? Nie gadajcie nic. To proste. Ludzie powinni mniej mówić. Wtedy nauczyliby się mówić o wiele bardziej prawidłowo. Ludzie paplają. Słowa nieużyteczne, takie, których nie można użyć. Do niczego. Do niczego. Drugi Koryntian 4:13 pokazuje nam, że mówimy to, w co wierzymy. Wypowiadamy konkretne słowa, tak? Na poziomie tego, w co wierzymy. Jeżeli ja wierzę, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie, to co ja robię? No wypowiadam te rzeczy, no w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. No koniec. Rozumiesz? Wypowiadam te rzeczy. Chodzę i o nich opowiadam. W ogóle mój dzień na przykład zaczyna się od tego, że w ogóle wystaję słowo. Wstaję rano i wyznaję słowo. Mówię, Boże, dzięki Ci, że jesteś wielki, że ja jestem wielki. Że wszystko może, że ja w Tobie. Rozumiesz? To nie są żadne jakieś wielkie religijne, jakieś elaboraty. To w ogóle to proste wypowiedzi, tak? Stajesz przed lustrem i mówisz, jestem ładny. Nie stajesz przed lustrem i nie zastanawiasz się, ile Ci brak. Tak? I nie wypowiadasz później tych słów dziwnych. Taki jestem jakiś taki, jestem jakiś taki. Rozumiesz? Robisz prosty ruch. Prosty ruch. Prosty ruch. Co masz w sercu? Za jakiego siebie w sercu uważasz? Uważasz siebie w sercu za ładnego czy brzydkiego, mądrego czy głupiego, silnego czy słabego? W co wierzysz? Na swój temat na przykład. Wierzysz w to, że osiągniesz sukces? To mów, że osiągniesz sukces. Jak ktoś się ciebie zapyta, jak wyjdziesz jutro, jak tam u ciebie, a ty powiesz, kurczę, ty, lepiej nigdy nie było, człowieku, idę jak przecinek do przodu w ogóle. W ogóle masz pojęcie? Co ci się stało? Nic mi się nie stało, normalne. Wszystko mi się pięknie powodzi. Jest mi naprawdę dobrze. Ludzie w ogóle, często jak ja do ludzi mówię o moim sukcesie jakimś, to oni w ogóle nie wiedzą, o czym rozmawiać ze mną. Oni by chcieli usłyszeć na przykład takie coś. No, wiesz, wstałem rano, okazało się, że pada, wiesz. Jak pada, ktoś mi pyta, co tam u ciebie? Ja mówię, pada, super, ale mówię, super deszcz. Mówię, normalnie człowieku, czekałem na ten deszcz jak głupi, jak ona Saharze mieszka. To czy nie przeszkadza, że pada? Nie, lubię deszcz. Jak nie będzie deszczu, to wiesz co, powiem, lubię słońce. Rozumiesz? Ja wychodzę w zimę i mówię, Boże, dziękuję Ci w ogóle za to, że jest zimno.
W ogóle ale czat mówi, ale zimno, ale numer. Wiesz, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to wszystko zaczyna mi sprzyjać. Rozumiesz? To jest dla ludzi nieracjonalne normalnie. Ja mówię, to może ci sprzyjać. W ogóle chcesz, żeby ci coś sprzyjało? Zacznij wypowiadać odpowiednią formułę. Odpowiednią formułę. Rozumiesz? Mów to, co chcesz, żeby się działo. To, co wierzysz. Zobacz, w Polsce na przykład istnieje taka maniera, że jak ktoś zaczyna jakąś rzecz robić nową, to mówi tak, no nie będę na razie o tym mówić, żeby nie zapeszyć. To jest normalny tekst w Polsce, taki tekst. Nie będę o tym na razie mówić, żeby nie zapeszyć. Przecież to jest piekłorodne zjawisko. Bóg uczy tego, że jeżeli w coś wierzysz, to masz to wypowiadać, bo wtedy nadasz temu siłę. Rozumiesz? A polskie stare przysłowie mówi, nie będę mówić, żeby nie zapeszyć. Zobacz, co to w ogóle jest za historia. Człowiek zmienia pracę, ale on ma w sobie w głowie taką mentalność, nie będę mówił, że zmieniam pracę, żeby nie zapeszyć. A tu nie o to chodzi. Ty masz powiedzieć, że zmieniasz pracę właśnie. Ty masz powiedzieć, wiesz co, zmieniam pracę na lepszą, w ogóle będę lepiej zarabiał, będę lepiej premiowany, będę lepiej traktowany, w ogóle będę miał super, lepiej, cudownie będę miał. Gdyby tak człowiek mówił, tak? A nie w ten sposób, że nie będę mówił, żeby nie zapeszyć, tak? To człowiek miałby na 100% sukces. Na 100%. Ja wierzę w sukces, to wypowiadam sukces. Mówię wiarę. Efezjan 4,25 mówi, że mamy mówić prawdę Bożą. Mamy mówić prawdę, jest określona prawda. Mówimy o prawdach, więc wypowiadamy prawdy Boże. My nie wypowiadamy dziwnych rzeczy. My nie mówimy jakichś enigmatycznych rzeczy. Ja na przykład nie chodzę i nie ogłaszam, że jestem Marsjaninem. Ja mówię, wierzę w to, że jestem Marsjaninem. Nie, bo ja nie wierzę w to, że jestem Marsjaninem. Bo ja nie mam ani jednego słowa Bożego na ten temat, że jestem Marsjaninem. Sara ostatnio mnie zapytała, tato, polecimy na Księżyc? Ja mówię, Sara, są dwie sprawy. Po pierwsze, nie ma obietnicy. Tak, w słowie. Po drugie, tam nikogo nie ma. Na cholerę nie lecieć na Księżyc, no. Mówię, Sara, nie mam wiary o Księżyc. Rozumiesz mnie? Oczywiście mogę się oprzeć, tak? Na zasadzie, która mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Rozumiesz? Tylko, że moja wiara o wylot na Księżyc nie posiada żadnej formuły prawdy. Prawda jest praktyczna. Prawda jest dotykalna. Po co mam lecieć na Księżyc? No po co mam lecieć na Księżyc? Jak ja zawodowo się zajmuję szerzeniem Królestwa Bożego na Ziemi. Nie na Księżycu. Wiesz, o co chodzi? W moim piśmie nic nie jest napisane o tym, rozumiesz? Że na Księżycu ma się szerzyć Królestwo. Tylko po krańce Ziemi. Rozumiesz? W ogóle po krańce Ziemi. Ziemia się krańcuje dla literalnych, tak? I koniec jest mojej roboty. Tam się krańcuje ziemia, kończy się moja robota jako sługi Bożego. Więc moja wiara o to, aby lecieć na Księżyc, nie posiada żadnej formuły prawdy. Więc ja nie wierzę o Księżyc, ok? Jestem takim niedowiarkiem o mój wylot na Księżyc. Wierzę o inne rzeczy. O te, które się opierają na prawdzie. Rozumiecie? O te, które się opierają na prawdzie. Nie wierzę w to, że mi wyrośnie ogon, jeżeli będę ganiał od much. Prawda? Dlaczego mam wierzyć o to, że mi wyrośnie ogon, skoro nie mam obietnicy wyrośnięcia ogona? Ale mam obietnicę, że panuję nad wszelkim stworzeniem. Więc wierzę o to, że będę mówił do komarów i nie będą mnie gryzły w dupę. O to wierzę. Opieram się na wierze. Tak? Wypowiadam wiarę. Mówię do komarów, nie będziecie mnie gryźć. Nie mnie. A ja miałem nieraz takie przypadki. Ludzie byli pogryzieni, a nie ja. Ja mówię, komary mnie nie gryzą. Czym się nacierasz? Ja mnie nie nacierasz, tylko ja mówię do owadów. Mówisz do owadów? Ja mówię do owadów, mówię do roślin, do rowerów.
Mówię. Mówię, bo wierzę. Rozumcie, co naprawdę. To jest czasami absurdalne. Rozumiesz? Absurdalne. Ale masz mówić w to, co wierzysz. To, co wierzysz, masz wypowiadać. Nie to, co widzisz. Nie opowiadać historii, które widzisz. Chrześcijanie wielokrotnie to dziennikarze. Oni opowiadają to, co im się dzieje. Myślę, że w ogóle to jest wiara. Opowiadają, co się dzieje. Ja mówię, po co ty to opowiadasz? No dobrze, no fajnie, masz taką, no opowiadasz jakąś tam historię, nie ma problemu. No, natomiast dlaczego to w ogóle to cię kręci? Tak? Bo ja słyszę, jak ludzie mówią. Ludzie mówią z perspektywy niewiary. Ja na przykład, jak prowadzę terapię z ludźmi, mówię tak, podniesiemy twój problem jeden raz, okej? Okay? A potem już nie będziesz mówił o sobie, że jesteś odrzucony. Nigdy. Sięgniemy tego korzenia i od dzisiejszego dnia robimy pierwsze ustalenie, pierwsze na dzień dobry. Chrystus został odrzucony, abyś został zaakceptowany w rodzinie Bożej, jako syn czy córka. Amen? Amen. Ja mówię, dobrze. W takim razie tak. Jesteś odrzucony? Przeczytaj, patrz. Nie, no mówię, jesteś czy nie jesteś? No nie jestem. Ja mówię, dobrze. Ale ja się czuję, a nie obchodzi mnie teraz, jak ty się czujesz. Twoje uczucia są wszystkie do naprawy. Ważne, że ty nie jesteś odrzucony. No syn nie jest odrzucony, córka nie jest odrzucona, tak? To jest fakt. Wypowiadaj go. Chcesz, żeby ci się wyregulowały uczucia? Wypowiadaj swój brak odrzucenia. Wstań rano i powiedz, tato, jestem synem, nie jestem odrzucony. Zaakceptowałeś mnie w rodzinie, Jezusa odrzuciłeś, a mnie przyjąłeś, aleluja. A w środku ci się może w ogóle lać strumień łez. Przestanie się lać. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Pewnego dnia uronisz ostatnią kropelkę łzy odrzucenia i już nie będziesz miał żadnego problemu w emocjach. Ale musisz zacząć od stanięcia w wierze, w prawdzie i wyznawania tego. Od tego musisz zacząć. On cały czas nas tego uczy. On mówi tak, kto słaby, niech powie, jestem bohaterem. Pamiętacie te teksty z Joela, człowieku? Do czego on zachęca? Przychodzi słaby Izraelita? Do Jahwe. A Jahwe mówi, co tam? A on mówi, słaby jestem. A Jahwe do niego mówi, to teraz będziesz mówił, że jesteś bohaterem. Jahwe, ale ja się czuję słaby. A mnie nie obchodzi, jak się czujesz. Będziesz bohaterem teraz. Kim jesteś? Bohaterem. Dobrze. I codziennie, 120 razy. Zobacz, co to jest. Niech słaby powie, jestem bohaterem. Ktoś mówi, to jest kłamstwo. To nie jest kłamstwo. Ale to nie jest w ogóle takie szczere. A jakie to jest? A dlaczego szczere? A kto ci powiedział, że chrześcijanin to szczery człowiek? Skąd ty wziąłeś te rzeczy? Chrześcijanin jest prawdziwy, a nie szczery. On prawdę mówi. Prawdę. Prawda to Jezus. Ona ma imię, ta prawda. A co to szczerość? Szczerość to nie jest prawda. Ty się możesz czuć słabym, ale masz wyznawać, że jesteś bohaterem. W co ty wierzysz? W to, że jesteś słaby? To co ty czytasz? Mein Kampf? Człowieku, czy Pismo Święte? W Mein Kampf jest napisane proszę ciebie, że są słabi i mocni. Rozumiem? Bo to chory Hitler napisał. A to napisał Marek. Brat nasz, Marek. Przypowieści Salomona 25:15 uczą nas, żebyśmy mu mieli łagodny język. 25:15 przypowieści Salomona, a Efezjan 4:29 uczą nas, żebyśmy nie używali nieprzyzwoitych słów. Czyli słów, które są zbędne, tak?
w swojej formie wyrazu, rozumiecie? Zbędne, nieprzyzwoite. To nie znaczy, że ty masz nie używać silnych słów na podkreślenie dramaturgii sytuacji, bo to nie o to chodzi. Bo jakbyś dokładnie przetłumaczył Jezusa, to byś się zdziwił, jak on w ogóle mówił. Nie? Człowieku, to jest napisane przez ciebie i on zgromił demona. To w ogóle człowieku, tam nie ma takich słów w ogóle. A słowo zgromił, to najprościej, jak go w polsku przetłumaczył, to morda w kubę. O, to tak Jezus mówił. Dokładnie, zakładam ci kaganiec. Kagańcuję ci. Na pysk ci zakładam kaganiec, jak psa traktował demona. Tego wiesz. Nie był uprzejmy. Te słowa nieprzyzwoite, to takie, które one są zbędnie wrzucane. Prawda? Ja kiedy używam jakiegoś słowa, które jest silniejsze, to jestem zupełnie świadomy. Kiedyś na mój temat taki profesor się wypowiadał, ateista, ale człowiek zajmujący się językoznawstwem, ponieważ zarzucono mnie, że ja wulgaryzmów używam. I do niego się zwrócono z tym, on artykuł o tym dał, że mówi pan Celoński, którego nie znam osobiście i też w żadnym wypadku nie jestem zwolennikiem jego wyznania, ponieważ jestem racjonalistą. Po moich badaniach nie używa wulgarnych słów. On używa słów, które są ogólnie przyjęte jako słowa w różnego rodzaju płaszczyznach społecznych. A słowa nieprzyzwoite to są słowa, które są rzucane przez wielu ludzi w sposób chaotyczny. Rozumiesz? Ja zawsze mówię, w ogóle używaj zamienników nawet odpowiednich. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby mówić jedynie słowa wiary, ale też w określonej formule te słowa wiary. Łagodnie, ładnie. Kurczę, kawał Biblii jest wierszem pisana. Wszystkie psalmy to poezja. Jak jest napisane, żeby porozmawiać się przez psalmy, czy to jeszcze kiedyś? To nie polega na tym, że ty masz psalm do kogoś cytować. Idzie do kogoś na herbatę, rozumiesz, że mówisz, kielich mój przelewa się. Rozumiesz? Pan jest pasterzem, co u ciebie? Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Rozumiesz, bo to jest bzdura. Ale słowo mówi, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy. Co to znaczy przez psalmy? Używając formułę psalmu. Mówcie do siebie, tak? Na takiej płaszczyźnie piękna. Mówię, nie umiesz mówić pięknie, się pomódl. Powiedz, Boże, modlę się zgodnie z Twoją wolą. Tak? Chcesz, żebym mówił pięknie, będę mówił pięknie. Jak nie, to będę w innych językach tylko mówił. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo to jest bardzo ważna rzecz, ten język. Bardzo ważna rzecz. Ludzie to takie głupoty robią, nie wiem, ktoś się odchudza, prosi siebie i mówię do drugiego, wiesz, jak jeszcze taki gruby jestem. Ja mówię, co ty w ogóle robisz, co ty robisz z tą swoją głowiną? Odchudzasz, chcesz być chudy, chcę być chudy. Po co gadasz, że jesteś gruby? No, co ty masz w tej głowie? To rocinkę? Chcesz być chudy, wierzysz o chudość, wyznajesz grubość. No co to jest? To jest sprzężenie duchowe, sprzężenie. Rozumiesz? To aż się iskry w ogóle sypią z tego w duchu. Człowieku. Ludzie, ja widziałem już masę różnych rzeczy, jak działa słowo. Nawet kiedy demon siedzący w człowieku ma dwie informacje naraz podane, to nie wykona żadnej. Rozumiecie mnie? Kiedy dwie osoby mówią na przykład, jeden do demona mówi tak, związuje cię, a drugi mówi wyjdź. No nie? To on się nie ruszy z tego. Ten go związa, ten mu każe wyjść. Demon działa na jedno hasło. Wszystko działa na jedno hasło. Nie można jednocześnie mówić, że jest się grubym i chudym. Nie można jednocześnie do demona powiedzieć na przykład knebluję cię, bydlaku, rozumiesz? Jednocześnie powiedzieć, jakie jest twoje imię. Co ma ci powiedzieć? Jak ci ma imię zrobić? Wypierdzieć? To są bzdury. To bzdury są. W ogóle jedne wielkie bzdury. Język ma ogromne znaczenie. W ogóle wiecie, że jesteśmy na tej ziemi stworzeniami jedynymi, które mówią. Zwierzęta nie mówią, rośliny nie mówią, tak? Wiem, że to ciężko na przykład przyjąć, że jako jedyni mówimy, słuchając niektórych ludzi. Ja wiem, że czasami aż się Jezus zdenerwował i mówił, kurczę, mówi kamienie, niech lepiej przemówią już.
Rozumiem. Ważną rzeczą jest, żebyście to przyjęli. Wiara musi być wypowiadana.